Czy sztuczna inteligencja odbierze nam, nauczycielom, pracę? Zostałam zapytana o to na Instagramie i powiedziałam wtedy, że nie, absolutnie. I w dalszym ciągu tak uważam i powiem Wam dlaczego. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał wszystkim, co dotyczy nauki języków obcych, nie tylko języków, oraz nauczania tych języków. I porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy można się uczyć języków za pomocą sztucznej inteligencji i w ogóle do czego to wszystko można wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. No więc tak tytułem wstępu powiem, że oczywiście tutaj zdania na temat sztucznej inteligencji są podzielone. Niektóre firmy prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji, inni z kolei bardzo przestrzegają, mówią, że grozi nam coś strasznego, a ja powiem Wam od siebie coś takiego. Otóż, jeszcze nigdy w historii tak zwani eksperci nie mieli racji z niczym. Naprawdę z niczym. Czyli ani na temat wojny, powiedzmy, czy polityki, ani na temat finansów, rynków finansowych, ani na temat diety, odżywiania. Nigdy. Zawsze się okazywało, że tamte przewidywania nie były zgodne z tym stanem, który nastąpił później. Dlatego uważam, że to, co teraz się mówi na temat sztucznej inteligencji, jest po prostu zupełnie na wyrost i totalnie niepotrzebnie o tym mówimy. Bo i tak nic nie wymyślimy. Co będzie, to będzie. A to, że istnieją jakieś filmy science fiction na ten temat, o niczym nie świadczy, bo to jest tylko to, co my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ale sztuczna inteligencja jest dla nas czymś nowym, czy rozwój tej sztucznej inteligencji i my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co będzie. A może na przykład być bardzo dobrze. A co będzie, jak taka sztuczna inteligencja nagle stwierdzi, dobra, tutaj coś się dzieje nie tak, są źli ludzie na tym świecie. Ci ludzie, którzy mnie stworzyli. No dobra, ja już teraz jestem, ale mogę tutaj zrobić porządek. I co wtedy? Teoretycznie mogłoby tak być, prawda? Nie da się tego wykluczyć. Może być coś zupełnie innego, dobrego czy złego, z różnych perspektyw oczywiście. W każdym razie my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić możliwego scenariusza, który dotyczy zjawiska, którego my jeszcze w ogóle nie znamy. I teraz właśnie różni ludzie ostrzegają tutaj o różnych rzeczach, różni tacy eksperci, na przykład jest taki Mogavdat, który pracował dla Google właśnie w tym dziale ze sztuczną inteligencją, który teraz jest wielką sławą na amerykańskim YouTubie i z gościem wielu ważnych, milionowych podcastach i rozprawia o tej sztucznej inteligencji i ostrzega i bla, bla, bla. No i opowiada o takim zdarzeniu, że kiedy pracował właśnie w tym Google'u, to oni rozwijali taką maszynę na bazie sztucznej inteligencji, która miała za zadanie zbierać piłeczki i okazało się, że pewnego dnia podniosła jakąś tam żółtą piłeczkę, mimo że nie była do tego, mimo że nie była tego nauczona, czyli jakby nauczyła się sama. I to w nim wzbudziło takie przerażenie, że on się już wtedy zwolnił stamtąd i teraz ostrzega świat. I jest wielką sławą, która ostrzega świat. Otóż, ja na pewno nie jestem skłonna do wierzenia komukolwiek, kto pracował w jakiejś takiej korporacji typu Google, na jakimś wysokim stanowisku, kto pracował lub pracuje i zwolnił się i teraz jest wielką sławą. No nie. Natomiast został kiedyś zrobiony taki eksperyment przez pewnego człowieka, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, który badał, czy istnieje jakiś rodzaj pola, które sprawia, że mechanizm nieożywiony może się zachowywać, dopasowując się do świadomości organizmu ożywionego. I polegało to na tym, że on wychowywał kurczaczka małego razem z takim małym robocikiem, który się przesuwał po powierzchni. I ten kurczaczek oczywiście, jak to kurczaczki, zawsze chciał być blisko tego robocika, więc trzymał się blisko niego. I po jakimś czasie on tego kurczaczka zamknął w takim szklanym pomieszczeniu, czyli oddzielił od tego robocika. No i ten kurczaczek nie mógł już trzymać się cały czas blisko tego robocika, ale patrzył cały czas na niego. I co się okazało? Okazało się, że ten robocik zaczął się trzymać blisko tego kurczaczka, czyli zaczął krążyć właśnie przy tym pomieszczeniu ze szkłem, w którym znajdował się ten kurczaczek. I tutaj pojawiło się takie pytanie, czy świadomość tego kurczaczka i jego ogromna chęć
bycia blisko tego robocika spowodowało, że ten robocik faktycznie koło niego chodził. Czy może tutaj ten robocik jakąś swoją świadomość sobie wyrobił, jakąś zdolność nauki, czy coś w tym stylu? Oczywiście to są takie rzeczy, których w tej chwili nie jesteśmy jeszcze w stanie wytłumaczyć. Wielu ludzi podważało ten eksperyment oczywiście z jakiegoś powodu, no bo jak, żeby takie eksperymenty robić, prawda, i nazywać je naukowymi, no jakże on śmiał. Ale tutaj widać, no, że jest coś takiego, co sprawia, że ta sztuczna inteligencja w jakiś sposób się uczy, w jakiś sposób się do tej naszej świadomości dostosowuje. Możemy na to patrzeć tak lub tak. Co z tego wyniknie, to się dopiero okaże. Natomiast jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju maszyny, a komputery to są maszyny, sztuczna inteligencja bazuje właśnie na komputerach, to komputery nie potrafią myśleć tak szybko jak człowiek z jednej prostej przyczyny. Nie są organiczne, nie są materią ożywioną. A tylko materia ożywiona potrafi przetwarzać tak szybko różne informacje. Opowiadałam Wam kiedyś o nietoperzach, które kiedy lecą, to potrafią w ułamkach sekund wysyłać falę dźwiękową, która się odbija od przeszkody lub od jakiegoś owada, na którego chcą zapalować, tak dokładnie, że te nietoperze praktycznie natychmiast wiedzą, co to jest za owad po kształcie tego dźwięku, który do nich wraca. I takich obliczeń nie jest w stanie wykonać żaden komputer tak szybko. Jest to natomiast w stanie zrobić w jakiś sposób ciało, czy pole być może, tego nietoperza. I my jako ludzie również wiele takich informacji przetwarzamy tak bardzo szybko i tak dokładnie, czego komputer nie jest w stanie zrobić. I oczywiście mamy takie komputery, które potrafią wygrać człowiekiem na przykład w szachy, tak? Ale one są co? No, zaprogramowane przez człowieka, tak? Więc taka maszyna, która potrafi wygrać w szachy, ona nie potrafi zrobić nic innego. Ona nie może nagle podnosić żółtej piłeczki, prawda? Więc to tutaj no, są duże ograniczenia w tym. No i poza tym te procesy myślowe w maszynach przebiegają dość wolno ze względu właśnie na brak organicznej materii. Ale tutaj też taka ciekawostka, że naukowcy już w tej chwili zaczęli pracować nad czymś takim jak, uwaga, uwaga, grzybowy komputer. I jest to taki komputer, który ma elementy właśnie z grzybni. I przeczytam Wam fragment artykułu, który znajduje się na portalu dobreprogramy.pl. Jeśli chodzi o materię organiczną, to właśnie grzyby wydają się najlepsze do tego typu eksperymentów. Jak tłumaczy profesor Andrew Adamacki, grzyb nie działa podobnie do ludzkiego mózgu. Jej włosowate struktury, tak jak synapsy, mogą przekazywać impulsy elektryczne i za ich pomocą prowadzić komunikację. Dlatego też naukowcy zainstalowali grzyby jako komponenty na płycie głównej i przetłumaczyli ich działanie na język binarny. Aktywność elektryczna daje jedynkę, a jej brak to zero. Na tej podstawie opracowali obwody logiczne, a ponadto w eksperymencie udało się utworzyć grzybową pamięć. I to dopiero jest w fazie eksperymentów. Czy my kiedykolwiek stworzymy naprawdę taki grzybowy komputer, czy jakiś inny, z jakiejś innej materii organicznej, który będzie w stanie tak szybko przetwarzać informacje jak materia organiczna, to no, nie wiadomo, czy to się nam w ogóle uda, a jeśli, to na pewno nie w tej najbliższej przyszłości, więc ja tutaj osobiście żadnych jakichś strasznych zagrożeń nie widzę. Zdecydowanie większe zagrożenia widzę bezpośrednio ze strony ludzi. Więc tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o moje zdanie na temat tego całego szału, który dotyczy sztucznej inteligencji w dzisiejszych dniach. Natomiast teraz przejdźmy sobie do tego, czy ta sztuczna inteligencja jest w stanie nauczycielom odebrać pracę. Otóż nie. Uważam, że nie. Oto dlaczego. Jeśli chodzi o takie narzędzie jak ChatGPT, to jest to w dalszym ciągu narzędzie dość ograniczone, powiedziałabym. Oczywiście można go poprosić o różne rzeczy, ale on wypluwa cały czas takie same teksty, w takim samym stylu. Oczywiście można mu nakazać napisanie czegoś w innym stylu, ale on w dalszym ciągu to będzie później powtarzać jak papuga przez cały czas. Więc no tutaj
nie ma jakiejś ogromnej kreatywności pod tym względem. Więc niektórzy ludzie chcą to wykorzystywać do swoich biznesów, tworzenia, powiedzmy, ofert sprzedażowych, pisania maili sprzedażowych i tak dalej. No, ale to będzie skutkować tym, że wszyscy będą mieli właśnie takie same te maile, nawet jeśli sobie tam zlecą jakiś inny styl, styl Szekspira, powiedzmy, to w dalszym ciągu to będzie wszystko na jedno kopyto. I no, z całym szacunkiem dla czatu GPT, ale ja potrafię o wiele lepszy tekst sprzedażowy napisać niż chat GPT. Zresztą te teksty sprzedażowe nie są w tym wypadku nawet aż takie ważne, ponieważ ludzie, którzy ode mnie kupują, robią to dlatego, że chcą ode mnie kupić, a nie dlatego, że napisałam dobry list sprzedażowy. Oczywiście można chat GPT wykorzystywać do nauki języków obcych, można go również wykorzystywać jako nauczyciel i ja w moim kursie dla nauczycieli również zawarłam jedno wideo na temat tego właśnie, przy czym jest to jakby taki bonus do tego kursu, można powiedzieć, taki dodatkowy materiał. Na pewno nie brałabym za to pieniędzy, dlatego że moim zdaniem jest to całkowicie, po pierwsze, całkowicie proste, po drugie, nie wymyśliłam tego nawet ja. ChatGPT to nie jest moje narzędzie i jakby no nie jest to aż takie ważne. Można się całkowicie obejść bez tego i to jak najbardziej będzie ok. Ja na przykład te różnych rzeczy też wykorzystuję ChatGPT, żeby podać Wam jeden przykład. No, chciałam wymyślić temat na rozprawkę dla jednej klientki, która interesowała się takimi no, bardzo konkretnymi tematami i już mi się trochę skończyły pomysły, więc wrzuciłam to w ChatGPT i on mi dał 20 różnych pomysłów. I ja sobie z nich ułożyłam taki jakiś nowy, który mogłam przekazać mojej klientce. I to jest całkiem bardzo fajna funkcja. Natomiast czy ja bym bez tego się obeszła? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast jeśli chodzi o ludzi uczących się języka, to ja tutaj od 10 lat edukuję, jak to robić samodzielnie. I niektórzy ludzie czerpią z tych informacji albo kupili też mój kurs i też to wykorzystali, wprowadzili w życie, nauczyli się skutecznie tych języków. Ale w dalszym ciągu, no, większość ludzi ma takie podejście bardzo bierne i nie potrafią tego zrobić sami. A żeby wykorzystywać ChatGPT do nauczania się języka, to trzeba to zrobić samodzielnie. Tak? Ja na przykład potrafię uczyć się samodzielnie języków i wiele rzeczy w życiu potrafię zrobić samodzielnie, natomiast nie potrafię zrobić wszystkiego. I są takie rzeczy, których samodzielnie nie potrafię, czy z jakichś powodów zrobić nie chcę i wtedy korzystam z pomocy kogoś innego. A niektórzy ludzie korzystają tutaj z pomocy właśnie w nauce języków, na przykład mojej. Więc to jest całkowicie normalne i ja to rozumiem. Druga kwestia jest taka, że aby korzystać z ChatGPT, trzeba mu zadać odpowiednio sformułowane polecenie. I większość ludzi na tym świecie nigdy nie będzie potrafiła tego zrobić, ponieważ nie potrafią się posługiwać na przykład językiem w taki sposób. Ja wiem, że to teraz może dla niektórych brzmieć dziwnie, ale tak naprawdę jest. Wiecie, ludzie bardzo często nie potrafią znaleźć sobie czegoś w Google i pytają o to kogoś innego, jak przecież można to po prostu wpisać, tak? Więc jak mają samodzielnie korzystać z ChatGPT? No to jest niewykonalne. Ja na przykład czasami o czymś mówię w moich nagraniach, po czym jestem proszona o link do jakiegoś badania, gdzie to można po prostu wrzucić w Google i dostać mnóstwo linków do takich badań, ale ktoś z jakiegoś powodu tego nie robi, tak? Bo brakuje mu tej samodzielności tutaj i tak samo z ChatGPT. Po prostu ludzie tego nie zrobią. Większość ludzi tego nie zrobi. Poza tym, oczywiście, ChatGPT oraz sztuczna inteligencja generalnie, różne narzędzia, jest w tej chwili wykorzystywana jako taka nowinka techniczna, jako coś takiego super, co odmieni po prostu Twoje życie, odmieni Twój biznes, odmieni Twoją naukę języków. Wiecie, i są ludzie, którzy na tym zarabiają, tak zwani snake oil salesmen, czyli ludzie, którzy są sprzedawcami oleju z węża. I to określenie pochodzi właśnie z języka angielskiego, gdzieś tam chyba z Ameryki, gdzie jakiś gość, taki furbetto, sprzedawał właśnie taki olej, który miał mieć jakieś wspaniałe właściwości, już nie pamiętam, czy to jakieś zdrowotne, czy coś takiego. I to określenie się później w języku angielskim zadomowiło i stosuje się je do właśnie określenia kogoś, kto sprzedaje jakiś bubel, który nie działa i wychwala go za jakieś niesamowite zalety. I właśnie jest sztuczna inteligencja taką pożywką dla takich ludzi, którzy będą sprzedawać wszystkie triki, które możesz wykorzystać w swoim
nie wiadomo czym, tak? I nauka języków, no to jest kolejna rzecz, kolejna nowinka, tak? Czyli już mieliśmy naukę języków przez włożenie książki pod poduszkę, już mieliśmy aplikacje językowe, już mieliśmy jakieś hipnozy, inne tego typu rzeczy. Oczywiście ludzie, którzy to stosują, po jakimś czasie się przekonują, kurde, to jednak nic zadziałało, nie? Więc w tym przypadku będzie tak samo, ale oczywiście takie oferty już się pojawiają. No jak żeby inaczej, nie? Bo wiadomo, że niektórzy będą tworzyć różne produkty po to, żeby je sprzedać, a nie po to, żeby faktycznie komuś pomóc, prawda? Więc no to jest duża pożywka. Ale to nie znaczy, że to będzie działać i że ludzie nagle przestaną potrzebować nauczycieli. Nie, nie, nie. To się nie wydarzy. Główna kwestia tutaj to jest brak interakcji z drugim człowiekiem. Nie jesteśmy w stanie zastąpić sobie interakcji z drugim człowiekiem poprzez sztuczną inteligencję, czy nawet jakiegoś bota, czy robota. Nawet jeśli ten bot, którego widzimy na ekranie, czy który nawet stoi przed nami, mówiłby po prostu każdym językiem świata, to w dalszym ciągu nie jest to interakcja z człowiekiem, a tylko interakcja z człowiekiem indukuje uczenie się komunikacji z drugim człowiekiem. Tylko wtedy ta komunikacja jest potrzebna. To po prostu jest nam potrzebne do przeżycia, więc mamy naturalną zdolność uczenia się tego. I już Wam mówiłam, jak ważne jest, aby rodzice czy opiekunowie rozmawiali ze swoim dzieckiem, ponieważ dzieci w ten sposób się bardzo rozwijają językowo. I tak samo jest, kiedy uczymy się jakiegoś języka, którego jeszcze nie znamy. My potrzebujemy tej interakcji i dzieci na przykład rozwijają się językowo, kiedy rozmawiają z rodzicami, a nie kiedy słuchają audiobooka. Kiedy rodzic im czyta bezpośrednio, a nie kiedy słuchają audiobooka, tak? Więc tak samo jest z człowiekiem dorosłym. Kiedy uczy się języka, to niech nie łudzi się, że może to obejść bez interakcji z drugim człowiekiem na dłuższą metę. No to po prostu moim zdaniem nie jest możliwe. Ta interakcja jest bardzo ważna i kiedy ja mam zajęcia ze swoimi klientami, które też są online, nie są nawet na żywo, nie spotykamy się fizycznie, to ja mam bardzo silną interakcję z moim klientem. My patrzymy na siebie przez cały czas i to patrzenie w ludzką twarz jest bardzo ważne w przypadku nauki komunikacji. Interakcja z żywym człowiekiem to jest numer jeden. Poza tym mamy coraz więcej już takich rewelacji robotowych i te roboty oczywiście będą wchodzić do naszego życia, na to wygląda. I coraz więcej ludzi też już pracuje w domu, ma mało kontaktu z drugim człowiekiem i ludzie tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem. Więc ja uważam, że po takiej pierwszej fascynacji tymi narzędziami, tymi robotami, ludzie bardzo zatęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem i nie będą chcieli korzystać z tych wszystkich narzędzi. Są już teraz ludzie, którzy są bardzo analogowi. Ja sama jestem dość analogowa i też lubię korzystać z kontaktu z drugim człowiekiem, a nie z jakimś botem. I na przykład dla mnie liczy się, jeśli korzystam z usług jakiejś firmy, to dla mnie liczy się, że ja do tej firmy mogę zadzwonić, że ja rozmawiam z żywym człowiekiem, który logicznie rozwiąza mój problem, a nie z jakimś botem, który jest zaprogramowany na jakieś konkretne odpowiedzi. I wiem, że te boty w tej chwili już są bardzo dobrze zaprogramowane i jeśli na przykład rozmawia się z jakąś asystentką, która jest botem, która na przykład chce umówić komuś jakieś spotkanie, no to możesz mieć wrażenie, że rozmawiasz z żywym człowiekiem, ponieważ ona ma tak zaprogramowane już odpowiedzi, tak? Ale w dalszym ciągu to jest tylko jedna rzecz, więc no to nie jest taki rodzaj rozmowy. A w moim kursie dla nauczycieli pokazuję, jak być dobrym nauczycielem, jak mieć zawsze klientów chętnych do pracy z Wami, nawet w dobie różnych botów, robotów, sztucznej inteligencji i tak dalej. Nigdy żadna sztuczna inteligencja nie zrobi pewnych rzeczy tak dobrze jak człowiek, nigdy nie zastąpi człowieka, ponieważ nie jest człowiekiem, a człowiek zawsze chce człowieka. I jeśli będziemy te kursy prowadzić dobrze, jeśli będziemy mieć dobrą strategię, na różnych płaszczyznach, zarówno strategię prowadzenia samych kursów, strategię korzystania z odpowiednich materiałów, strategię tłumaczenia pewnych rzeczy w odpowiedni sposób, jednocześnie strategię biznesową oraz strategię sprzedażową, to
no nie jest nam w stanie zagrozić żadna sztuczna inteligencja. I ja właśnie o tym wszystkim mówię w moim kursie dla nauczycieli. Strategia nauczyciela Masterclass. Jak być dobrym nauczycielem, jak dobrze prowadzić swój biznes i jak sprzedawać, żeby ludzie chcieli kupować właśnie od Ciebie. Także to jest cały kompleksowy kurs, który stworzyłam na bazie wszystkiego tego, czego się dowiedziałam przez ostatnich 10 lat, odkąd założyłam tutaj ten kanał i zaczęłam prowadzić moje zajęcia. I na początku ja też niczego nie wiedziałam, nie wiedziałam nic biznesowo, sprzedawać nie umiałam, mówić nawet nie potrafiłam, nie wiedziałam jak prowadzić zajęcia, musiałam to sobie wszystko sama wymyślić, musiałam sama zhakować gramatykę, żeby wiedzieć jak tłumaczyć ją moim klientom i na początku u mnie to po prostu wszystko bardzo długo trwało, to było tak rozciągnięte w czasie, ponieważ ja nie miałam takiego kursu, który by mi powiedział, możesz zrobić to tak i tak i tak i tak. Dlatego teraz stworzyłam taki kurs, który po prostu poprowadzi każdego za rękę od początku do końca. Tam są nawet kwestie prawne omawiane, na co trzeba zwrócić uwagę. Tam są rozmowy z innymi nauczycielami, którzy mają zupełnie inne modele biznesowe i zupełnie inne strategie, żebyście też mogli zobaczyć, jak różnie, w różny sposób można do tego podejść. I to są różne strategie zarówno biznesowe i sprzedażowe i strategie w ogóle prowadzenia kursów i po prostu każdy ma coś takiego w sobie, co jest w stanie dać innym, co jest charakterystyczne dla niego i co sprawi, że przyjdą do niego jego klienci. Nie jacyś tam od konkurencji, nikogo nie przejmie, tak? Przyjdą do niego właśnie ci, którzy będą chcieli właśnie tego, co ten konkretny człowiek jest im w stanie dać. I myślę, że mój kurs bardzo dobrze do tego przygotowuje, aby dobrze prowadzić zajęcia, prowadzić dobre kursy, bo naprawdę tych złych kursów to mamy już dość, po dziurki w nosie, tak? To już naprawdę powinno się teraz skończyć. I aby również dobrze zarabiać na tym, co chcemy robić, co lubimy robić i na przekazywaniu swoich kompetencji. Bo to jest tutaj też ważne, bo jeśli to nie idzie w parze z pieniędzmi, to trochę nam się wtedy tego nie chce robić, prawda? I ja na początku sama uczyłam się języków skutecznie, później zaczęłam uczyć innych, jak się tych języków uczyć, a teraz chcę nauczyć tych, którzy też chcą uczyć języków. Jak to zrobić dobrze i jednocześnie dobrze zarabiać. Także zapraszam do mojego kursu Strategia Nauczyciela Masterclass. Także kliknij link pod tym filmem i zapisz się do wideokursu. A my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia, pa!